Sandomierz już od dawien dawna był miastem popularnym, chętnie odwiedzanym przez turystów. Jednakże prawdziwy boom na Sandomierz rozpoczął się od chwili emisji serialu Ojciec Mateusz. W Sandomierzu staramy się organizować szereg interesujących wydarzeń kulturalno-sportowych. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć Festiwal Filmów i Spotkań Niezwykłych, Jarmark Giloński i Turniej Rycerski, Festiwal Muzyka w Sandomierzu. Turysta, nawet jeżeli przyjeżdża do Sandomierza pierwszy raz, może liczyć na ciekawy weekend, ponieważ miasto ma bardzo dużo do zaoferowania. Małe terytorium, ale mające tyle historii w sobie, więc na pewno w historycznym mieście ma się pewną tą tradycję, którą się powiela, bo nasze Bractwo Rycerskie w jakimś stopniu nawiązuje do historii, no ale mieszkać się też cudownie mieszka, bo zobaczcie, no mieć osobliwie w zasięgu 100 metrów jeden z najpiękniejszych renesansowych ratuszy, mieć taką fajną bramę opatowską, która no, w jakimś tam sensie nie jest tylko jakąś ulicą wejściową do miasta, zobaczcie, że to miasto jest też tak topograficznie na takiej górce, więc to też niewątpliwie fajnie panoramę tutaj pokazuje. I zieleń, która jest wokół wszechobecna, te zabytki skąpane są w tej zieleni. Można tutaj przyjeżdżać, można doświadczać, można się koić tą zielenią, tym miastem, tymi zabytkami, tą atmosferą. Myślę, że ktoś, kto chociaż raz przyjechał, wraca niejednokrotnie. Jesteśmy w tej chwili w jednym z najstarszych i najcenniejszych miejsc w Sandomierzu, w dominikańskim klasztorze świętego Jakuba. Miejsce, którego początki sięgają korzeniami XI wieku, a tak naprawdę Dominikanie przyszli tutaj w 1226 roku i od tej pory rozpoczęło się tutaj życie dominikańskie. Wypełniali posługę, czyli charyzmat swojego zakonu, więc głoszenie Słowa Bożego, ale oprócz tego angażowali się w wiele innych dzieł, czego dowodem jest choćby odnowienie i na nowo przywrócenie winnicy, która była właśnie jedną z pierwszych winnic, jeśli nie pierwszą w ogóle w Polsce. Data tej winnicy oficjalnej to jest 1238 rok. Podziemna trasa turystyczna to ciąg magazynów, dawnych magazynów kupieckich, w których przechowywano żywność. Tworzy ją 34 komnaty. Najniższy poziom to 12 metrów pod ziemią. Cała trasa skonstruowana jest w ten sposób, że wejście znajduje się gdzie indziej, a wyjście znajduje się gdzie indziej. W Sandomierzu możemy bardzo aktywnie spędzać czas o każdej porze roku. Bulwar Piłsudskiego, na którym się znajdujemy, mamy tutaj przystań wodną, która służy do aktywnego uprawiania sportów wodnych. Mamy pożyczalnie rowerków wodnych, kajaków, łodzi żaglowych. Każdy, kto u nas pojawi się w Sandomierzu, bez względu na wiek czy zaawansowanie swoje sportowe, może korzystać z różnorodnych form, które oferuje miasto.